Cześć, dziś przychodzę do Was z aktualizacją pielęgnacji włosów. Już na wstępie Wam podpowiem, że ogólnie wiele się nie zmieniło w przeciwieństwie do poprzedniej aktualizacji pielęgnacji. Zmiany są drobne, bazuję cały czas na tych samych produktach, wzbogaciłam o co nieco nowości, więc tak czy siak myślę, że przyda się jakaś aktualizacja pielęgnacji włosów, żebyście wiedziały, co tam u mnie słychać. Natomiast jeżeli zużywamy kosmetyki systematycznie, no to wiadomo, że nie zawsze nam idzie to tak szybko, jakby można się było spodziewać. Więc zaczynamy i przejdźmy najpierw na samym początku do szamponów. I trochę ich tutaj mam, bo mam ich aż 4. Zacznijmy może od takiego, który widujecie po prostu niemal w każdej aktualizacji pielęgnacji włosów. To jest mój ulubieniec. Macadamia Spa. Bardzo mi się podoba to, że on jednocześnie ładnie te włosy wygładza, dociąża, nabłyszcza, ale nie ujmuje im objętości. Ładnie są też odbite od nasady. To jest produkt, który ja bym mogła polecić do włosów przetłuszczających się z uwagi na to, że on jest oparty o hydrolat z oczaru wirgilijskiego, więc on ma też właściwości takie troszeczkę normalizujące pracę gruczołowujowych. Nie mam problemu z przetłuszczającą się skórą głowy, natomiast myślę, że ten efekt takiego fajnego orzeźwienia właśnie i takie odbicie od nasady być może jest tutaj tym spowodowany. To jest taki mój szampon na co dzień, po który sięgam najczęściej, kiedy właśnie zamierzam umyć włosy. Natomiast mam też inne szampony, które mi mają spowodować takie wzbogacenie pielęgnacji. Ponieważ jestem po keratynowym prostowaniu włosów, no to mam też szampon z keratyną i sięgam od czasu do czasu. Pamiętamy, że jeżeli chodzi o keratynę, jest to proteina, więc stosowanie jej w nadmiarze może spowodować puszenie się włosów. Jeżeli chodzi o keratynowe prostowanie, nie jest to wyjątkiem, również można spowodować, że te włosy by wyglądały źle. Dlatego właśnie mam taki, który kiedy włosy widać, że potrzeba im trochę dodać życia, no to na przykład keratynką, a na co dzień ten Macadamia Spa od Eco Laboratorii. Natomiast mam też inny szampon z keratyną i to jest Fluffy od Hey Retail Cosmetics, od Agnieszki Niedziałek. I on jest o tyle ciekawy, że to jest kołosz, czyli to jest takie coś a la odżywka myjąca, krem myjący, coś bardzo, bardzo delikatnego. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak on się pieni, jak się go używa, to pokazywałam Wam właśnie jego stosowanie tak jakby w akcji, więc macie powyżej odnośnik, zobaczcie sobie koniecznie. Pieni się jak dziki, pomimo tego, że ta formuła jest taka troszeczkę faktycznie dziwna, mało szamponowa, trochę przypomina odżywkę. To jednak jak się go dobrze rozprowadzi na włosach, na skórze głowy i dostarczy się właśnie temu szamponowi dużo nawilżenia, czyli najpierw zwilżamy naprawdę bardzo mocno sobie włosy wodą, później go nakładamy na skórę głowy, zaczyna się tak pienić jak szalony. I to, co jest na przykład bardzo fajne, dzięki temu, że on ma tą taką formułę a la odżywka, bardzo dobrze domywa wszelkiego rodzaju jakieś oleje z włosów. Ja w ogóle Wam powiem, że jeżeli chodzi o olejowanie, zaczęłam używać teraz olejek do demakijażu Rosadia do olejowania włosów, bo gdzieś tam mnie uczulił, gdzieś tam mnie podrażnił, więc postanowiłam, że zużyję sobie go po prostu do końca do włosów. I jeżeli chodzi o właśnie ten szampon, bez problemu on go domywa. To można potraktować jako sam solo szampon do włosów, ale można właśnie to potraktować jako taki kosmetyk wspomagający mycie włosów, jeżeli mamy dużo tego oleju, jeżeli mamy problem z wymywaniem oleju, możemy zastosować sobie ten produkt jako takie wstępne oczyszczanie, a później jakiś tam ulubiony szampon, jaki lubimy. Ze względu na to, że on również ma proteiny, to również niestety nie mogę go używać na co dzień. Muszę go mieszać właśnie zazwyczaj z tym Macadamia Spa. Ja sobie go po prostu też tak używam z doskoku. Natomiast to, co mi się bardzo podoba, faktycznie nazwa Fluffy. On sprawia, że włosy są mega mięciutkie. Przez co oczywiście ja na początku chciałam go używać nawet na co dzień, ale moje włosy nie lubią aż tak dużej ilości protein, tak na co dzień. Niezależnie teraz, czy jestem po keratynowym prostowaniu włosów, czy wcześniej, zawsze moje włosy były takie, że gdzieś tam duża ilość protein w codziennej pielęgnacji niekoniecznie im służyła. Więc ja po prostu sobie to bardzo, bardzo tak zamieniam. Niekoniecznie tak, że zawsze w tym samym ciągu je stosuję, bo zdecydowanie na co dzień używam ten szampon, a kiedy widzę, że tym włosom trzeba czegoś więcej dostarczyć, zazwyczaj któryś z nich się decyduje. Jeżeli mam olej na włosach, chcę go lepiej domyć, używam tego, wystarczy raz zastosować bez problemu, wszystko się domywa. Czasem myślę sobie, kurczę, dawno nie używałam niczego z keratyną, a po keratynowym prostowaniu trzeba, no to bardziej używam sobie tego szamponu. Natomiast ostatni szampon,
który jeszcze dzisiaj chciałam Wam pokazać, no to jest szampon przeciwupierzowy Wianek. Ja go używam raz na 2 tygodnie celem złuszczenia skóry głowy, czyli jako peeling, bo on ma tutaj dodatek kwasu salicylowego, więc działa złuszczająco. Nie chcę używać takich peelingów ziarnistych z uwagi na to, że mam strasznie cienkie, delikatne włosy, mało ich mam, więc każdy włos jest na wagę złota i nie chciałabym gdzieś od nasady przytrzeć te włosy jakimś ziarnistym peelingiem, sprawić, że one będą bardziej osłabione. Dlatego właśnie używam szampon, który ma dodatek kwasu salicylowego, bo włosy całkiem dobrze znoszą kwaśne pH. Chociaż on ma i tak pH fizjologiczne, ale jeżeli jakiś szampon miałby niskie pH, czy jeżeli używam płukanki octowe do włosów, bardzo niskie pH mają takie płukanki octowe, a jednak wspaniale działają na nasze włosy właśnie dlatego, że nasze włosy lubią kwaśne pH, wtedy domyka się łuska włosa i tak naprawdę paradoksalnie włos jest bardziej wzmocniony. Więc to jest tak naprawdę temat rzeka, być może kiedyś w sumie poruszymy sobie taki temat, jeżeli chcecie, dajcie mi znać, bo robiłam taki wpis na blogu, pH, zależność różnych rodzajów pH, szamponów, a właśnie jak to się ma do włosa samego w sobie. Na ten temat też już zostało bardzo dużo powiedziane we włosomaniaczym świecie, dlatego nie wiem, czy chcecie, żebym poruszała ten temat jeszcze raz, natomiast być może byłby to taki dość ciekawy temat, więc jeżeli chcecie, dajcie mi koniecznie znać, a może już po prostu wszystko na ten temat wiecie, więc nie trzeba. Przejdźmy teraz sobie do odżywek. Jeżeli chodzi o odżywki do włosów, to ja tutaj mam 3 i mogłabym je podzielić na takie jakby emolientowe, humektantowe i proteinowe. Zacznijmy może od proteinek, no to jest właśnie taki... To jest odżywka keratynowa do włosów z firmy Nature Planet, natomiast jest to tak jakby hydrolat zamrużany z dodatkiem keratyny. I kiedy właśnie widzę, że dawno nie używałam keratyny, coś tym moim włosom brakuje, to właśnie często sobie używam taką odżywkę i używam tego przeróżnie. Czasem używam tego całkowicie po umyciu włosów przed zabezpieczeniem serum. Czasem zamiast odżywki humektantowej jako bazy pod olejowanie, używam sobie tego. Czasem używam sobie tak tego, że nie używam odżywki po umyciu głowy, tylko myję samym szamponem, później psikam sobie tym, a później na przykład jeszcze nakładam jakąś tam odżywkę bez spłukiwania, więc to mi bardzo fajnie działa jako takie wzbogacenie pielęgnacji o to, żebym mogła właściwie zawsze w każdym momencie gdzieś tą keratynę sobie po prostu przemycić do tej mojej pielęgnacji włosów. Jeżeli chodzi o odżywkę humektantową, to tutaj zaskoczenia nie będzie, to dalej jest odżywka spray do włosów Żywe Witaminy firmy Natura Siberica. Zobaczcie, jeszcze mam jej połowę. Ja swego czasu używałam ją tak miesiąc, półtora miesiąca temu, cały czas na długość włosów po umyciu. Natomiast w pewnym momencie zaczęłam zauważyć, że ona mi już nie odpowiada. Bo kwestia humektantów jest taka, że pod wpływem nieodpowiednich warunków atmosferycznych one lubią wodę z włosa czy z twarzy wyciągać zamiast wiązać, jeżeli nie są przykryte jakimś emolientem. Ja zazwyczaj używałam serum emolientowe do zabezpieczania końcówek, niemniej jednak gdzieś w pewnym momencie zauważyłam, że to moim włosom nie pasuje. Więc teraz używam znacznie rzadziej tę odżywkę, ale po prostu obserwuję swoje włosy. Jeżeli widzę, że tym włosom potrzeba jakichś humektantów, no to po nią sięgam. Czasami również stosuję ją sobie pod olejowanie celem dodania tym włosom nawilżenia, natomiast ze względu na to, że ona ma w sobie takie zawieszone drobinki brokatu, bardzo ładnie to gdzieś tam rozświetla pasma, dlatego wolę ją używać sobie po prostu jako odżywkę bez spłukiwania. A jeżeli chodzi o odżywkę taką emolientową, którą właśnie zazwyczaj tak na co dzień używam, bo tamte dwie odżywki używam też jako takie wzbogacenie pielęgnacji, kiedy widzę, że tym włosom trzeba takiego podciągnięcia w którąś stronę, na co dzień używam Avril. I muszę Wam szczerze powiedzieć, że teraz jak tak patrzę wstecz na wszystkie jakieś odżywki, maski, które na przestrzeni, nie wiem, odkąd mam zrobione keratynowe prostowanie włosów, używałam, to ta odpowiada mi najbardziej, z uwagi na to, że po niej włosy są tak śliskie, niemal jakbym zastosowała właśnie jakiś silikon, to się tak może kojarzyć. Przepięknie są takie gładkie, ultra śliskie, a skład jest wzorowy. My tutaj nawet nie mamy żadnych substancji kationowych. Jeszcze tak raz zerknę, czy mi się coś tutaj nie pokiełbasiło. Ale moje drogie, nie. Tutaj nawet nie mamy żadnej kationowej gumy, która by miała odpowiadać za ten efekt. Więc naprawdę chylę czoła dla firmy Avril. Uważam, że jest to genialne, jak te włosy wyglądają. No i ten efekt, tej takiej śliskości, tego połysku, blasku. Jednocześnie jest to odżywka, która jest bardzo bezpieczna dla skóry głowy, ze względu na to, że nie posiada tych kationowych substancji powierzchniowo-czynnych. Więcej o tych związkach macie w gabinecie osobliwości INCI, więc jeżeli nie słyszałyście, koniecznie sobie sprawdźcie. Nazwa straszna, wiem, kationowe związki powierzchniowo-czynne to brzmi jak kosmos, ale ogólnie temat jest bardzo ładny, łatwy do ogarnięcia, więc odsyłam tam do filmu. Bardzo mi się podoba.
Czy ona ułatwia rozczesywanie włosów? Tak, ja to widzę, więc ogólnie bardzo mi pasuje. Wciereczki, również bogactwo, bo również aż 3. Może zacznijmy od Kadi, bo ją zdenkowałam. To jest nowość, jeżeli chodzi o Kadi. Bardzo mi się podoba, bo skład jest bogaty, bardzo długi, bardzo bogaty w ekstrakty roślinne, więc to jest bardzo duży plus. I to jest takie coś, co ma być tonik zarówno do stylizacji, jak i do pielęgnacji. Ja sobie to stosowałam jako wcierkę, ale to nie nadaje się jako taka typowo wcierka, bo to lubi włosy troszeczkę skleić. Więc ja ją sobie używałam albo na dłoń i wtedy wcierałam skórę głowy, ale i tak wolałam gdzieś z tyłu niż z przodu, żeby nie skończyć z przyklapem. Ale ogólnie ja ją używałam częściej przed myciem głowy, jako taka wcierka przed myciem niż po, z uwagi na tą dość taką specyficzną formułę. Natomiast wydaje mi się, że to będzie fajny produkt do pielęgnacji włosów czy stylizacji, jeżeli ktoś ma loki, wygnieść te loki, jeżeli ktoś by chciał to sobie nakładać jako taka, nie wiem, tonik humektantowy, proteinowy pod właśnie olejowanie włosów, natomiast no szkoda mi było tego produktu pod olejowanie, prawda? Do tego mogę sobie kupić glicerynę za 25 zł, pół litra gliceryny w aptece, prawda, niż taki fajny tonik za 60 zł gdzieś pod olejowanie. Więc ja sobie to chciałam wykorzystać jako produkt, jako wcierka do skóry głowy, ale przyznam, że troszeczkę to używanie było problematyczne z uwagi na to, że to lubiło te włosy tak skleić i obciążyć. No loków nie mam, więc też ciężko mi się odnieść do tego wygniatania loków, ale wydaje mi się, że prędzej to by coś takiego mogło spowodować, niż nie wiem, na przykład gdzieś jako odżywka sama bez spłukiwania. Trochę było mi ciężko ten kosmetyk ogarnąć, bo jednak w porównaniu na przykład do tej odżywki, no wiecie, to jest żelowe, to jakby od razu widać, że to gdzieś tam te włosy może nawilżyć. Tutaj mamy głównie ekstrakty roślinne, więc tutaj mamy głównie jako działanie takie odżywcze, tak? No niby mamy to na bazie gliceryny, ale jakoś ta formuła była taka, że ja tego nie czułam. Nie czułam tego, że to by miało być gdzieś do stylizacji jako odżywka. Wolałam to sobie poużywać jako wciereczkę. Natomiast kolejnym kosmetykiem, jaki zdenkowałam i nad którym ubolewam, że się skończył, to jest serum dodające włosom objętości dr Konopka. Uwielbiam! I teraz będzie problem z jego dostępnością, ponieważ zmienił się dystrybutor. Ten, który do tej pory dystrybuował te kosmetyki, się wycofał z rynku. Dystrybutor, który teraz wchodzi z tą serią, niestety jeszcze nie ma dostępnego tego serum, więc będzie przez jakiś czas problem z dostępnością, zobaczymy co będzie dalej, ale jeżeli ono gdzieś będzie, gdzieś go widzicie, koniecznie spróbujcie. Tanie jak barszcz, a faktycznie bardzo ładnie dodaje włosom objętości i nie obciąża. Formuła jest dość gęsta, więc oczywiście trzeba trochę uważać z ilością. Ja sobie robię tak, że właśnie nakładam na dłonie, na palce same opuszki, rozmasowuję sobie w opuszkach i wtedy dopiero wcieram na takie najbardziej newralgiczne miejsca, czyli przedziałek i właśnie tutaj przy linii głowy, po to, żeby ładnie dodać tym włosom objętości, żeby ta fryzura była taka bardziej odbita od nasady i to się spisuje super. A na pozostałą część głowy, gdzieś tutaj właśnie z boku, z tyłu, gdzie już mi tak bardzo na tej objętości nie zależy, no to właśnie albo sobie używam na początku tej wcierki, ale gdzieś nie zawsze ona jakby lądowała w takiej ilości, jakiej powinna i dochodziło do sklejenia włosów, albo normalizujący tonik wcierka Wianek, który świetnie działa, to już jest moje któreś z kolei opakowanie, nie obciąża włosów, bardzo ładnie pobudza je do wzrostu, więc to jest taki tonik wcierka, do którego po prostu wracam najbardziej systematycznie. Jeżeli chodzi o zabezpieczanie końcówek włosów, to tutaj przez bardzo długi czas po prostu używałam sobie Macadamia Spa. To jest coś, co ja już używam też od ładnych kilku miesięcy. To się zbyt szybko nie zużyje, bo dosłownie ja używam dwie pompki na włosy. No nie mam zbyt dużo włosów, więc no naprawdę mi wystarczy na bardzo, bardzo długo. Ale pomimo tego, że to ma taką olejową, dość emolientową formułę, to też nie obciąża włosów i czuć taką śliskość. I za to uwielbiam to serum. Natomiast wróciłam do swojego ulubieńca sprzed lat. Do biofermentu z bambusa. Słuchajcie dziewczyny, ja kilka lat temu, jak ja się rozpływałam nad tym kosmetykiem, ono tak pasowało moim włosom, ono tak pięknie wygładzało, tak nawilżało, powodowało, że te włosy były takie proste, po prostu super. A teraz jak użyłam, to po prostu mi się włosy tak jakby trochę, takie zrobiły się sztywne, takie niesamowicie proste, ale aż takie matowe i takie brzydkie. No po prostu zmienił się mój typ włosa, wtedy miałam włosy hennowane, delikatnie się falowały, ale dzięki tej hennie były w miarę proste, ta fala była bardzo delikatna i ten bioferment powodował mi takie jeszcze lepsze wygładzenie tych włosów, właśnie w ogóle nie było tego efektu takiego jakby sztywności włosa. A teraz po keratynowym prostowaniu totalnie ono mi nie spasowało. Ja wam nawet zdjęcie na Instagramie pokazywałam i te włosy wyglądały bardzo średnio.
No ale tak to po prostu bywa, że potrzeby włosów, ich preferencje zmieniają się w czasie i też wiem, że wiele z Was pisało, że jest zadowolone z tego biofermentu, a zdarzyły się włosy, które mówiły, że no nie widziały tego fajnego efektu. Ja teraz to rozumiem, teraz wiem, o co chodziło. Tak to po prostu jest. Więc po prostu znowu wróciłam sobie do tego serum. Ale jeżeli chodzi o to serum, to ja już go mam jeszcze gdzieś tyle. Więc powoli zbliżam się ku końcowi i bardzo mocno zastanawiam się, bo z tej serii Eco Laboratories, tych olejów fluidów do włosów, bo one się tak nazywają, są jeszcze dwie inne wersje. I mocno się zastanawiam, czy nie wypróbować którejś z nich, tylko właśnie boję się, czy one nie będą dla mnie zbyt mocno obciążające. Bo to jest wersja konkretnie do włosów przetłuszczających się, więc ono jest takie ukierunkowane na to, żeby tych włosów zbyt mocno nie obciążało, nie powodowało takiego uczucia tłustości i wyglądu. Więc jeżeli miałyście któreś z tych innych rodzajów, jeszcze jest taką karite, to jest brązowa etykietka i jeszcze jest arganowe z pomarańczową. Jeżeli miałyście, bardzo proszę dajcie mi znać, jak ono się u Was wpisywało i jaki macie typ włosa. Czy nie było takie nadmiernie obciążające, chętnie poznam Waszą opinię, bo mocno się zastanawiam. To było super, to uwielbiałam, ale jak znowu kupię to, to znowu na pół roku nic innego Wam nie pokażę. A może warto byłoby zobaczyć coś nowego. No i ostatnie, nie kosmetyk, ale akcesorium kosmetyczne, to nowa suszarka. To jest suszarka Xiaomi i ona ma mieć wbudowaną taką funkcję, że pod wpływem tego, jak ciepły jest włos i jak jest bardzo wilgotny, to ona sama ma dopasowywać temperaturę tego podmuchu, wiatru, którym ona wieje, w zależności od tego, w jakiej kondycji my mamy w tym momencie ten włos, który suszymy, żeby tych włosów zbyt mocno nie podgrzewać. Ja ją użyłam raptem 2 razy, testuję sobie tę funkcję, ale możecie dać mi znać, czy chcecie, żebym zrobiła recenzję takiej suszarki, żebym powiedziała Wam coś na jej temat więcej, kiedy już ją sobie pozużywam. Przyznam szczerze, ja nie mam jakiegoś przewielkiego doświadczenia z suszarkami, to jest raptem moja trzecia w życiu suszarka, ale odkąd właśnie prostuję keratyną włosy, no to używam częściej tej suszarki z uwagi na to, że podsuszenie tych włosów sprawia, że ta keratyna tak szybko się nie wypukuje i dwa, po prostu te włosy są jeszcze ładniejsze, takie jeszcze prostsze, więc przekonałam się do częstszego sięgania po suszarkę tylko właśnie z głową, no i kiedy usłyszałam, że właśnie są jakieś takie nowe suszarki z nową technologią, postanowiłam wypróbować. Mam pewnego rodzaju zastrzeżenia, czy na pewno jest to tak inteligentny produkt, ale myślę, że dam Wam znać, znaczy chciałabym Wam dać znać, co o niej sądzę, czy warto było na nią wydać pieniądze. Tylko dajcie mi znać, czy wolicie, żebym faktycznie zrobiła taki film z pełną recenzją, coś więcej na jej temat opowiedziała, czy wystarczy, jak w którymś tam weekendowym vlogu Wam coś więcej na jej temat opowiem. Bardzo ciekawy produkt, ja też przyznam, że jestem taką gadżeciarą i właśnie jeżeli chodzi o firmę Xiaomi, mam dość dużo takich fajnych gadżetów, więc gdybym robiła taki pełny film z recenzją takiej suszarki, to może bym Wam też od razu podpowiedziała, co tam jeszcze z Xiaomi mam, a może którejś z Was to zainteresuje. To tyle, jeżeli chodzi o moją aktualizację pielęgnacji włosów. Jak widzicie, zbyt wiele się nie zmieniło, trochę się ta pielęgnacja moja rozbudowała, stąd też jeszcze przez jakiś czas na takiej pielęgnacji będę bazować. Natomiast jeżeli macie coś do polecenia fajnego do włosów, no to koniecznie dawajcie mi znać, bo z całą pewnością chciałabym wypróbować. Myślałam nad tymi odżywkami z garniera Herkut, te nowe, które weszły, więc jeżeli miałyście, to możecie mi coś na ich temat napisać. Trzymajcie się ciepło, cześć!